Cześć, witam Was wszystkich w moim odcinku specjalnym z okazji 1000 subskrypcji. Na początku chciałbym oczywiście Wam wszystkim podziękować za cały ten 1000, za to, że chcecie mnie słuchać, chcecie oglądać, interesujecie się tym, co mam do powiedzenia. Jeszcze nie minął rok od założenia tego kanału. Tak jak wspominałem nawet niedawno, no jak zakładałem go, to nie spodziewałem się, że nawet połowa z Was będzie miała w ogóle ochotę słuchać tego tutaj, co mam do powiedzenia, także jest mi niesamowicie miło. Również bardzo cieszę się z tego, że bierzecie czynny udział w tym kanale, że komentujecie, dyskutujecie, zadajecie mi pytania, no bo w sumie najfajniej, największy pożytek, największa przyjemność z posiadania wiedzy, kiedy można się nie udzielić i kiedy możemy razem podyskutować, swoje opinie wymienić co do najróżniejszych rzeczy związanych właśnie z naszymi ulubionymi superbohaterami, czy to Marvela, czy w dużo mniejszym. Niestety w moim przypadku stopniu DC. Zgodnie z obietnicą zbierałem wszystkie pytania, które nadsyłaliście do mnie do momentu wbicia, do momentu, w której 1000 osoba zasubskrybowała mój kanał. Wszystkie te pytania mam pod ręką i oczywiście na nie odpowiem. Pojawiło się również parę pytań, które napłynęły trochę po tej 1000 subskrypcji, ale jednak zanim zacząłem to nagrywać, więc oczywiście na nie też postaram się jakoś tam odpowiedzieć. Niestety w ich przypadku miałem trochę mniej czasu na przygotowanie się, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze pytanie dotyczy ewentualnego odcinka o abstraktach Marvela, takich jak Śmierć, Eternity, Infinity, Living Tribunal, Beyonderzy, Watcher i czy mógłbym zrobić odcinek o nich. To jest bardzo ciekawy pomysł, ponieważ ten kosmos Marvela jest fajnie rozbudowany, fajnie byłoby go przedstawić, przybliżyć, szczególnie, że na przykład Śmierć, która też należy do tych abstraktów, jest tak związana z Thanosem, który jest ostatnio niezwykle ważny dla całego kinowego uniwersum. Z tym, że problem polega na tym, kiedy teraz zaczął się ten Secret Wars i Battle War, to jak może wiecie, wszystkie światy, wszechświaty Marvela zginęły. I Beyonderzy, których prawdopodobnie w jakiś sposób do tej pory nieznany wysadził Doctor Doom, wcześniej pozabijali te wszystkie abstrakty. Można było nawet znaleźć zwłoki Living Tribunalu leżącego na jednym z księżyców. Także wszyscy oni wyginęli. I ciężko mi powiedzieć, jaki będzie ich los i jak mam się do nich odnosić w tej chwili. Także z tym raczej poczekałbym na zakończenie Secret Wars, dowiedział się, czy w tym nowym świecie, który powstanie po Secret Wars, po Battle Worldzie, również te abstrakty się pojawią, czy tym razem będzie to zupełnie inny świat i wtedy odniosę się do nich albo jako do reliktów przeszłości, które istniały kiedyś tam przed zmianami, albo będę mógł omówić, jak istniały wcześniej, jak istnieją teraz, wiadomo, póki to wszystko się tam gotuje w tym wielkim garnku Marvela, zwanym właśnie Secret Wars, lepiej z tym poczekać po prostu. Kolejne pytanie dotyczy mojego nieszczęsnego filmiku o historii świata Marvela, który kiedyś nagrywałem i była to prawie godzina materiału, ale potem niestety okazało się, że przez pewien błąd jakość tego jest taka, że można powiedzieć, że się w sumie nic nie nagrało, bo nie dało się tego zrozumieć. Czy będę to nagrywał po raz kolejny? Tak, na pewno się za to zabiorę. Mam cały czas te materiały przygotowane, więc w końcu muszę usiąść i to jeszcze raz porządnie nagrać, się za to zabrać. Dodatkowo jeszcze tutaj pojawiło się pytanie w kwestii blokowania postaci Foxa do sequelu Strażników Galaktyki. To chyba była źle zrozumiana wypowiedź Jamesa Gunna, bardziej jeden z fanów zapytał go, czy postacie takie jak chociażby Kang Destroyer czy Imperium Shi'ar, przepraszam, Kang Conqueror, Kang Zdobywca, czy Imperium Shi'ar mogłoby pojawić się w drugiej części Strażników Galaktyki. No i tutaj James Gunn odpowiedział, że po prostu nie mogą, bo Fox ma do tego prawa. To nie jest żadne blokowanie, to nie jest jakakolwiek, nie wiem, zła wola. Po prostu Marvel sprzedał prawa do Fantastycznej Czwórki X-Menów. Shi'ar jest bardzo powiązane z X-Menami, natomiast Kang po raz pierwszy pojawił się... Właśnie z Kangiem jest dziwnie, bo niby po raz pierwszy pojawił się w Fantastycznej Czwórce jako cesarz, przepraszam, faraon Egiptu, Ramatut, a później pojawił się po raz pierwszy w Avengers już jako Kang i okazało się, że Ramatut był Kangiem. Czyli teoretycznie Kang jako Kang po raz pierwszy pojawił się w Avengers, więc może tutaj jeszcze Marvel mógłby coś wywalczyć. Shi'ar nie ma szans, bo oni pojawili się w X-Menach i są z nimi
tak związani. No, Lilandra była cesarzowa Imperium Shi'ar, była długoletnią ukochaną Charlesa Xaviera. Za to dlaczego by nie wrzucić tego w Fox? Pamiętajcie, że oni też robią swoje filmy o X-Menach i wątek właśnie ukochanej cesarzowej Wielkiego Imperium Galaktycznego dla postaci Jamesa McAvoya, dla jego Charlesa Xaviera, uważam, że byłaby świetna. Denerwuje mnie te ciągłe teksty o właśnie Marvel, który wymazuje, tak, bo to się ciągle pojawia, że wymazuje Foxa postacie. Nic takiego się nie dzieje. Marvel ma swoje postacie, sprzedał postacie dla Foxa. Natomiast tak jak pytałeś, czy blokują, Fox też nic nie blokuje. To są ich postacie, do których oni mają prawa. Marvel ich je sprzedał i po prostu no, tamci nie mogą ich używać. Tak jak nie mogą użyć Wolverina, tak samo Fox nie może użyć Kapitana Ameryki. No, sprawa jest dosyć tutaj jasna, no, poza Kangiem, bo tak jak mówię, nie do końca to rozumiem, no ale najwidoczniej jakoś te kontrakty były podpisane. Kolejne pytanie dotyczy tego, jaka jest przyszłość Chrisa Evansa jako Kapitana Ameryki. W końcu podpisał kontrakt na 6 filmów, już w sumie mu się powoli ten kontrakt kończy. Czy może on zginie w Civil War, tak jak zgodnie z komiksem, czy nie? I jaka jest moja teoria, czy Bucky podniesie tarczę, również zgodnie z komiksem? Uważam, że nie. Uważam, że to wszystko się nie stanie, pójdą inną drogą. Chris Evans już potwierdził, że ma zarezerwowany grafik na czas kręcenia Infinity Wars. Jak może wiecie, Avengers Infinity Wars obie części są kręcone jedna przy drugiej, więc Chris Evans powiedział, że ma tam chyba 9 miesięcy zarezerwowane i nie, nic w tym czasie nie może robić, bo zgodnie z kontraktem musi być na planie, a zatem skoro chcą go na całe 9 miesięcy, no to znaczy, że prawdopodobnie nie będzie tam grał po mniejszej roli, nie będą to flashbacki czy coś w tym rodzaju, tylko Kapitan Ameryka w pełni będzie brał udział w tych Infinity Wars i wojnie z Thanosem, więc zakładam, że nic się z nim nie stanie po Infinity Wars. Ciężko powiedzieć, Chris Evans wielokrotnie mówił, że chciałby sobie zrobić przerwę od Kapitana Ameryki, ale tak jak powiem, najwcześniej będzie to dopiero po Infinity Wars. Następne pytanie dotyczy niestety DC o Flashpoint Paradox i serię z Kid Flashem. Czy to czytałem i czy mógłbym je podać? Niestety nie. To znaczy Flashpoint Paradox czytałem, bardzo mi się podobał, oglądałem również świetną animację nawiązującą, adaptującą całe to wynarzenie i postać Flasha jakby lubię, ale to związane było raczej z animacjami Justice League, które się pojawiały teraz. Uważam, że serial jest naprawdę dobry, aczkolwiek no niestety DC poza światem Batmana nie czytuje okazyjnie naprawdę niektóre komiksy i serii z Kid Flashem po prostu nie znam. Kolejne pytanie nawiązuje trochę do tego poprzedniego z Kangiem. Po prostu moja opinia o tym, kim jest Kang i co sądzę o tej postaci. Kang jest jedną z najbardziej zagmatwanych postaci Marvela przez jego niesamowite podróżowanie w czasie i wiele wersji. Mamy Iron Lada, który jest członkiem, byłym członkiem już teraz Young Avengers, który okazał się młodszą wersją Kanga. Mamy samego Kanga, a potem jeszcze jego przyszłą wersję Immortusa, władcę Limbo, nie mylić z Limbo demonicznym, to jest te Limbo, takie miejsce, gdzie jest zamrożony czas, nazwijmy to tak. I wszystkie te wersje jeszcze ze sobą walczą, żeby było ciekawiej. Najpopularniejszy jest oczywiście Kang, który chce być władcą świata, nawet przy ostatnim Uncanny Avengers władcą wszechświata. W dodatku on miesza jeszcze, skacząc między okresami, jak chociażby był tym faraonem w Egipcie, który uciskał Apokalipsa i z którym potem Apokalips jeszcze się dogadywał. No, jest to postać tak, według mnie, zagmatwana. Są z nim takie problemy najnowszych ostatnio sytuacji, kiedy cały świat się kończył, kiedy dochodziło do Secret Wars. Black Bolt oddał swojego syna dla Kanga, ponieważ wiedział, że jedyne miejsce, w którym jego syn może przetrwać, to właśnie w linii czasowej, która istnieje do momentu zniszczenia, ponieważ potem już nic nie będzie, wszechświaty zniknął, a Kang może sobie skakać po linii czasowej i w ten sposób wieczność unikać zagłady. No ale to już samo w sobie rodzi najróżniejsze problemy i no nie przebadam, szczerze mówiąc, za tymi historiami, bo one często potrafią się pięciokrotnie zakręcić i zamotać. Cała ta historia z dziećmi Archangela, które to Kang wychowywał w przyszłości, również nie należała do najlepszych. Ogólnie postać ma potencjał, ale tak jak mówię, większość jego historii uważam za niepotrzebnie zbyt zagmatwane. Następne pytanie dotyczy gry Marvel Avengers Alliance i postaci, które się tam pojawiają, takich jak Shatterstar, Thane, Shanna i Fixer.
Niestety w samą grę nigdy nie grałem, nie znam tej gry, więc nie mogę się wypowiedzieć, jakie one są w tej grze, ale mogę oczywiście powiedzieć, kim są te postacie w komiksach. No więc na początku Shatterstar. Shatterstar jest o tyle interesujący, że on był bardzo powiązany z mutantami, był członkiem tego X-Force Cable'a, potem X-Factor, tej agencji detektywistycznej, którą prowadził Jamie Madrox. I pomimo tego wszystkiego on nie jest mutantem. On jest istotą genetycznie wychowaną na Mojo Worldzie. Jeżeli kojarzycie Mojo, to ten taki wielki grubas, który ma swój świat, gdzie o tym, kto rządzi, decydują wyniki oglądalności w telewizji, więc chodzi o to, żeby cały czas surfować programy, bo tam ludzie cały czas oglądają telewizję i nic więcej nie robią i trzeba cały czas jak najciekawsze programy, więc Mojo uwielbiał porywać X-Menów i wrzucać ich w najróżniejsze walki, bo to mu bardzo podbijało oglądalność. W każdym razie wyhodował on swojego wojownika, właśnie takiego, można powiedzieć, wojownika idealnego, który jest niesamowicie szybki, zdolny w walce, taka istota, powiedzmy, doskonały wojownik, który w dodatku jest naprawdę niesamowicie szybki. I oczywiście, kiedy walczył swego czasu z Quicksilverem, to ten, jak to Quicksilver ma w zwyczaju, ciągle mu dogadywał i mówił, że aż go mięśnie bolą od tak wolnego poruszania się. No ale poza Quicksilverem, w stosunku do wielu innych bohaterów, Shatterstar jest po prostu zabójczo szybki. Wokół Shatterstara była cała masa kontrowersji co do jego seksualności, ponieważ Peter Davis zaczął pisać go jako postać homoseksualną, z jego związek z Rictorem, innym mutantem. Natomiast później Loeb, który był pierwszym, jednym z współtwórców tej postaci, stwierdził, że mu to bardzo nie pasuje, ponieważ on stworzył go jako postać aseksualną, która nie rozumie tego pojęcia i chciał to podpisać w ten sposób, że po prostu Shatterstar nie zna takich aspektów, on pochodzi z innego świata, nie rozumie aspektu jakiegokolwiek pociągu seksualnego, więc wszelkie te wątki, które dopisał Peter Davis, starał się tamten wytłumaczyć w ten sposób, że Shatterstar widzi to jako, no, Rictor jest moim przyjacielem, spędzamy dużo czasu, lubimy się, więc on sobie tłumaczy, w takim razie muszę być zakochany, a tak naprawdę nie rozumiał, co to znaczy. To by były najróżniejsze z tym starcia i różne komentarze i krytyka, w każdym razie niestety, ale głównie przez to, jak właśnie przez całą tą aferę z jego seksualnością jest Shattersteiner najbardziej znany, a nie przez fajne historie, w których mógł się popisać swoimi umiejętnościami bitewnymi. Kolejna postać to Tain, jeżeli chodzi o tego samego Taina. To jest to gość stosunkowo młody. To jest syn Thanosa, który pochodzi z prawdopodobnie dziecko gwałtu Thanosa na jednej z przedstawicielek rasy Inhumans. Akurat kim ona była, nie jest ważne. Chodzi o to, że Thanos kiedyś miał bardzo wiele potomstwa w galaktyce, natomiast jego ukochana śmierć wymogła od niego, żeby nie mógł mieć potomstwa z nikim, no bo w końcu tak bardzo kocha śmierć, więc Thanos latał po całym wszechświecie i szukając swoich dzieci, je wybijając. Natomiast Taina nigdy nie odnalazł. Tain schował się w jednym z ukrytych miast Inhumans, nie wiedział nawet, jakie są jego moce, pracował tam jako uzdrowiciel. Kiedy nadeszła fala Terrigenu, którą swego czasu wypuścił Black Bolt, jakby moce się w nim obudziły, zawinął się on w kokon, jak na Inhumana przystało, no ale miał również w sobie geny Thanosa i stał się takim trochę narzędziem śmierci. Jedną ręką jest w stanie kogoś po prostu dotykiem zabić, a drugą zamknąć w takim bursztynie, gdzie osoba czuje, można powiedzieć, wieczną agonię, jest to nazywane żywą śmiercią. Nie bardzo pasuje cechy do uzdrowiciela. Ostatnio nawet został wzmocniony dzięki pewnemu artefaktowi zwanym Black Vortex i udało mu się zamknąć całą planetę. Dosłownie każdego mieszkańca na tej planecie w owym bursztynie jednym strzałem, więc facet jest naprawdę potężny. Co więcej, przyczepił się do niego jeden z poruczników Thanosa, Ebony Maw, który cały czas jako niewidzialny dla nikogo innego poza Tainem szepta mu do ucha i stara się go popychać w różne strony, wykorzystywać do własnych celów. Następna postać to Shanna, o której nie mam za wiele do powiedzenia. Ona jest żoną Kazara, władcy Savage Land, gościa, który jest bardzo stylizowany na Tarzana. Gdybyście nie widzieli Savage Land, to ta ukryta kraina, w której dalej żyją dinozaury, w której nic się nie zmieniło.
od milionów lat, dalej można tam właśnie spotkać dżunglę taką prehistoryczną, różne odmiany, nie wiem, jest tygrys szablozemny, który jest, nazywa się Zabu, jest właśnie kotem tego Kazara, no i on ma żonę, która nazywa się Shana, która mu zawsze towarzyszy i dlatego jest zawsze zwykle skąpo ubrana, jak na dżunglę przystało. Ostatnia postać z tej listy to Fixer. Myślę, że chodzi o tego Fixera, który był w Thunderbolts, a nie gościa, który ustawiał walki dla ojca Matta Murdocka na przykład, który zresztą potem odpowiadał za jego śmierć. Ten Fixer z Thunderbolts jest gościem, który jego umiejętności polegają generalnie na budowaniu różnych urządzeń. Trochę taki Iron Man, Forge X-Menów. Coś pomiędzy, generalnie idea jest właśnie taka, że facet budował różne urządzenia, na początku był w Masters of Evil Barona Zimo, później był on w Thunderbolts, udawali dobrych gości, kiedy Avengers zniknęli po wojnie, po walce z Onslaughtem. Dzisiaj jest z nim taka trochę dziwna historia, to jest gościu, który miał na tyle duże ego i na tyle był w pewien sposób głupi, że jak przeniósł się w czasie i pokłócił ze swoją młodszą wersją, to niestety w końcu ją zabił, co nie skończyło się, jak można się domyślić, dla niego najlepiej, a potem kombinował jak koń pod górkę, żeby samego siebie nie wymazać. W każdym razie przed tym był on takim gościem na pograniczu, ni to zły, ni to dobry. Pomagał w zabezpieczeniach, w więzieniu dla superzłoczyńców, pomógł Deadpoolowi, kiedy z Cablem nie działo się najlepiej, no a z drugiej strony był również wierny Normanowi Osbornowi, więc tak jak mówię, ciężko powiedzieć dokładnie, co ten gościu chciał osiągnąć. Tak jak mówię, nie miał żadnych nadludzkich mocy poza swoim intelektem, umiejętnością budowania specjalnych urządzeń. No i kolejna seria krótkich pytań. No więc po kolei, czy Scott Lang kiedykolwiek został wskrzeszony? W wielkiej kolekcji komiksów Marvela mamy chociażby Avengers Disassembled, kiedy następuje wybuch, Jack of Hearts eksploduje i właśnie Scott Lang, czyli Ant-Man, jest tam uśmiercony i tyle go widzieliśmy. Otóż jest on później wskrzeszony, jak najbardziej. Jest w to zamieszane znowu podróżowanie w czasie z Scarlet Witch, Iron Lad, który jak wspominałem jest Kangiem, więc moje ulubione w cudzysłowie historie wracają do momentu, kiedy zaczyna się Avengers Disassemble, kiedy Scarlet Witch zaczęła mocno mieszać. No i córka Langa, Casey, zabiera go w ostatniej chwili w czasie tego wybuchu, czyli jakby on zostaje przeniesiony w czasie, w momencie, w którym nastąpił wybuch, czyli jakby kontinuum jest zachowane, no bo go w sumie i tak nie było. Wszyscy Avengersi myślą, że zginęli w wybuchu, a on został przetransportowany do teraźniejszości, czyli najprostszy sposób na wskrzeszanie postaci w Marvelu. I jak najbardziej funkcjonuje on dzisiaj, nawet był bardzo fajny komiks, niedawno pięcioczęściowa seria wyszła zatytułowana Ant-Man właśnie o Scottie Langu, który sobie bardzo polecam i będę o niej jeszcze mówił, kiedy dojdę do na czym będzie bazował film Ant-Man. Zrobię na pewno taki filmik przynajmniej, no na pewno przed premierą samego filmu. Tam jest taka fajna sytuacja, kiedy Scott Lang szuka nowej pracy, oddaje swoje CV, no i pracodawca mówi mu, że pomiędzy tym rokiem a tym zostawił pan wolną przestrzeń. A na co on odpowiada, a tak, tak, bo wtedy nie żyłem. No i mówi to tak kompletnie na luzie, jakby nic się nie stało. Drugie pytanie, czy orientuje się, kiedy będzie kolejny sezon Daredevila? Będzie on w tym podobnym okresie w 2016, jak był pierwszy sezon w 2015, to zostało już potwierdzone. Następne pytanie, co do wielkiej kolekcji komiksów Marvela, gdzie można kupować starsze komiksy? Na ich stronie, jeśli się nie mylę, jest infolinia, to jest trochę niewygodne, ale wiem, że sporo osób w ten sposób zamawiało właśnie starsze numery, których już nie można dostać w kioskach, w Empikach i innych księgarniach. No i ostatnie z tej listy, po której stronie walczył Wolverine w Wojnie Domowej. Otóż Wolverine jako jedyny zrobił chyba to, co trzeba było zrobić, na co nikt nie zwrócił uwagi. Mianowicie, jeżeli może wiecie, Wojna Domowa zaczęła się od tego, że Nitro zrobił wielką eksplozję w Stanford, zginęło ponad 600 osób. No i od tego zaczęło się to, że trzeba rejestrować ludzi, super ludzi, trzeba mieć to wszystko jakoś pod kontrolą, ale mało komu zależało w tym momencie na faktycznym złapaniu Nitro.
I tym właśnie zajął się Wolverine, stwierdził, że niech wszyscy się sobie biją, niech każdy wymusza jakieś tam ustawy, go to nie obchodzi, chce dorwać gościa, który jest odpowiedzialny za śmierć tylu ludzi. No i oczywiście w końcu udaje mu się dorwać Nitra, zresztą razem ze sługami Namora, ponieważ podczas wybuchu ginie także Namorita, kuzynka Namora, więc on również ma osobistą tutaj zemstę na Nitro i razem udaje im się go schwytać, więc Wolverine nie bierze udziału w samej wojnie domowej, natomiast później, kiedy już Steve Rogers ginie, kiedy jest już podziemie działające tam jakby w jego imieniu, to Wolverine dołącza do tego podziemia, w przeciwieństwie do reszty mutantów, którzy zostają na uboczu i generalnie nie mieszają się w ogóle w te sprawy. Kolejne pytanie odnosi się do zakończenia agentów tarczy, do tego, co stało się tam na końcu z pewną bohaterką. Będzie tutaj duży spoiler, jeżeli nie widzieliście jeszcze agentów tarczy, to przeskoczcie do następnego pytania. Jest tutaj taka adnotacja, którą powinniście widzieć na ekranie. Jak ona zniknie, przestanę mówić na temat tego pytania, a nie będzie to długie. Tak więc pytanie jest, co stało się z Simmons, czym była tajemnicza skała, która zmieniała kształt pochodząca od Kree, która wciągnęła ją do środka, co może stać się z samą Simmons? Moja odpowiedź brzmi, nie mam pojęcia. Nigdy taka skała nie pojawiła się w komiksach, przynajmniej w tych, które ja czytałem. Żaden taki artefakt Kree nie miał miejsca. Jedyne, z czym to mi się w ogóle może kojarzyć, to z najwyższą inteligencją, która powoli dołączała do siebie najwybitniejsze umysły. Supremor, Kree władca całego Imperium. To był wielki, tak naprawdę można powiedzieć, komputer, organiczny, z którego skład wchodziły tysiące, jeśli nie miliony najwybitniejszych umysłów różnych dziedzin Kree, więc może do tego służy ten artefakt, że wciąga do środka, akurat Simmons jest wybitnym umysłem, ale tak naprawdę to jest dalekosiężny strzał i wydaje mi się, że to prawdopodobnie jest zupełnie coś innego, co sobie twórcy serialu sami wymyślili. Kolejne krótkie pytanie, czy Spider-Man pojawi się w Civil War? Ja dalej uważam, że tak, ponieważ Marvel potwierdził, że ma pojawić się w jednym filmie przed Civil War. W Ant-Manie nie może się pojawić, film już jest nakręcony, a z tego co wiem, jeszcze casting Spider-Mana się nie skończył. W Doktorze Strange'u mógłby się pojawić, ale to w ogóle nie miejsce na Spider-Mana. W Civil War natomiast pojawi się, ale ponieważ Civil War już jest kręcone, natomiast wydaje mi się, że ten właśnie casting, z tego co ostatnio ogłaszano, chyba że to zasłona dymna, ale cały czas nie zakończył się do Spider-Mana, no to na pewno nie będzie on odgrywał tak dużej roli jak w komiksie. Będzie to raczej coś pojedynczego, jeżeli naprawdę dobrze to rozegrają, to może będzie to scena przypominająca Quicksilvera z X-Men Days of the Future Past, którą wszyscy zapamiętali, jednak w filmie nie było go wyjątkowo dużo. Ale na pewno nie będzie stał po środku, raczej to miejsce zapełni Black Panther. Zresztą nie jest to nawet takie głupie, no bo pomyślcie, kto potrzebuje większego wypchnięcia, kogo trzeba bardziej przedstawić widzom? Spidermana, który już miał 5 filmów, co prawda jest to inne uniwersum, ale cały czas postać znana, czy Czarną Panterę, którą znają właściwie tylko i wyłącznie fani komiksów? Spiderman pojawi się na chwilę i właściwie każdy będzie wiedział, kim on jest. Kolejne pytanie dotyczy pojedynku. Kto wygrałby, kto jest silniejszy? She-Hulk czy Thing? Za Thingiem przemawia jego odporność, natomiast za She-Hulk jej regeneracja i rosnąca siła razem ze stanem emocjonalnym. Jakie jest moje zdanie? Uważam, że She-Hulk, ponieważ nie tak dawno temu wyraźnie potwierdzono, twórcy Marvela powiedzieli, że w ich rozumieniu She-Hulk jest najpotężniejszą, mówimy o czystej sile fizycznej, żeńską postacią w uniwersum Marvela. Więc nie znaczy to, że oczywiście, że pokonałaby każdą inną żeńską postać, ale jeżeli usiadłaby i siłowała się z kimś na rękę, to prawdopodobnie zawsze byłaby górą. Thingowi zdecydowanie daleko brakuje do najsilniejszych facetów Marvela, natomiast no, nie uwierzę, że Marvel aż tak nisko swoje kobiety traktuje, że najsilniejsza kobieta we wszechświecie Marvela będzie słabsza niż jeden z przeciętnych, nazwijmy to, osiłków męskich. Dlatego do tego dochodzi fakt, że ona również jak się denerwuje, to jej moc rośnie, podobnie jak u jej kuzyna, co prawda ona jest dużo bardziej opanowana, ale jednak zdarza jej się, ma niesamowitą regenerację, było to pokazane nie tak dawno temu w Guardians of the Galaxy Team Up, kiedy Gamora, która może jak wiecie też ma regenerację, została zraniona pewnym ostrzem i dopóki jej rana nie została oczyszczona, no to trucizna w tym ostrzu ją wykańczała, natomiast She-Hulk nawet nie poczuła, że coś jej się stało. Także w tym pojedynku zdecydowanie
myślę, że triumfowałaby She-Hulk. Kolejne pytanie dotyczy symbiontów. Po pierwsze, czy mógłby połączyć się z taką istotą jak na przykład Galactus? W teorii by mógł, tylko że symbiont raczej by tego nie chciał, bo nie miałby absolutnie żadnej władzy, nie miałby nic do powiedzenia. Dla Galactusa to jest tak niższa forma życia, że ani Galactus z tego by nic nie miał, ani symbiont by nic z tego nie miał, więc żadna to symbioza. Takiej naprawdę wielkiej teorii to by mógł. Jest nawet, możecie znaleźć zapewne, jeżeli piszecie w Google na przykład Venom Galactus, jednak nie jest to naprawdę sytuacja, która miała miejsce, a jedynie iluzja, którą stworzył Mysterio, żeby swego czasu przestraszyć Spidermana. Drugie pytanie w kwestii symbiontów odnosi się do ich siły. Czy faktycznie jest tak, że im późniejsze pokolenie, tym symbiont jest potężniejszy, no bo w końcu Carnage jest silniejszy od Venoma, a z kolei Toxin jest silniejszy od Carnage'a, więc teoretycznie jest to prawda i było to wielokrotnie podkreślane, że Toxin jest najsilniejszym ze wszystkich symbiontów, ponieważ jest jakby najmłodszy, najniżej w tej generacji, jednak jeden z niedawnych komiksów Guardians of the Galaxy trochę, że tak powiem, dziurę w tym wykuł, ponieważ jak się okazuje, te symbionty, ten, którego porwał Beyonder, czyli ten, którego Spider-Man sprowadził jako Venom na Ziemię, były symbiontami, nazwijmy to, uszkodzonymi. Ich mentalne jakieś takie połączenia były mocno naruszone, dlatego były też takie krwiożercze i mordercze. Natomiast ogólnie cała rasa tych symbiontów jest dosyć pokojowo nastawiona i oni szukają raczej istot, które odpowiadają ich stylowi, a nie gości w rodzaju Eddie Brock czy Keltus Cassidy, który jeden był lekkim psychopatą, a drugim był psychopatycznym mordercą. I to absolutnie nie odpowiada rasie symbiontów, dlatego teraz przynajmniej przed Secret Wars z Venomem był Flash Thompson i to bardzo odpowiadało tej rasie. I kiedy przyleciał on na tą planetę, jego symbiont został niejako naprawiony, ich symbioza została ulepszona. Było powiedziane, że Venom, Agent Venom, Flash Thompson zmieniony został razem ze swoim symbiontem w takiego ostatecznego, galaktycznego wojownika. Zmienił się jego wygląd. Było powiedziane, że również ten symbiont będzie miał teraz, odkryje umiejętności, których nigdy wcześniej nie pokazywał. Jakie to umiejętności, ciężko powiedzieć i nie wiem, czy o tym w końcu nie zapomniano, ale tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że w tym momencie to Venom jest najpotężniejszym ze wszystkich symbiontów, nie Carnage, nie Toxin. Także z tej, nazwijmy to, uszkodzonej linii faktycznie im dalsze pokolenie, tym silniejsze, ale ostatecznie nie jest to do końca prawdą. Jestem również poproszony, żeby powiedzieć parę słów o trzech postaciach, kimi są Adam Warlock, Thanos i Yondu. O każdym mogę powiedzieć tylko parę słów, bo niektórzy z nich, powiedzmy, że zasługują na kim są co czytać. W każdym razie genezę Thanosa można przeczytać w pięcioczęściowej sadze Thanos Rising, która wyszła w 2013 roku. Jeżeli dobrze pójdzie, również zobaczycie ją za jakiś czas w polskich sklepach po polsku i wtedy będziecie mogli dokładnie poznać, jak urodził się Thanos, co skłoniło go do jego morderczych zapędów, kim jest i tak dalej. W skrócie, pochodzi on z księżyca Tytan, jest to największy księżyc planety Jowisz. Tam według świata Marvela przed latami, przed eonami istniała cywilizacja, która była bardzo wysoce rozwinięta. Jej zwierzchnikiem był Mentor, który jest właśnie ojcem Thanosa. Cała rasa na Tytanie wywodzi się z Eternals, przedwiecznych, których być może znacie, byli oni na Ziemi. Na przykład Cersei była przez długi czas członkinią Avengers. Tak czy inaczej, Thanos urodził się z genem tych Defiantów. To jest taka rasa, z którą Eternals zawsze walczyli. Celestiale stworzyli właśnie te dwie rasy, Eternals i Defiance, i oni między sobą musieli zawsze walczyć. Ci Defiance byli właśnie tacy trochę zdeformowani, brzydcy. No i Thanos urodził się z takim genem, co więcej, jego matka po porodzie miała jakiś przebłysk przyszłości, widząc, na kogo dziecko wyrośnie, więc zaraz po urodzeniu próbowała zabić go nożem, za co została zesłana na wiele lat do psychiatryka tamtejszego. No generalnie bardzo, bardzo wesoła historia. Tak czy inaczej, Thanos ostatecznie zakochał się w pewnej dziewczynie, która okazało się jest uosobieniem śmierci i tak już mu zostało. Thanos jest z tego znany, że wszystko, co robi w życiu, robi tylko i wyłącznie z miłości.
do śmierci, więc za wszelką cenę stara się jej przypodobać i chce, aby ona go przyjęła do siebie. Niestety śmierć jest bardzo kapryśna i co chwila odrzuca zaloty Thanosa, dlatego również nie może on już umrzeć. Adam Warlock jest natomiast istotą doskonałą. Został stworzony przez grupę naukowców, z jakichś takich czarodziei, to jest bardzo, bardzo stary komiks, tam ciężko było stwierdzić. Ważne, że później jeszcze dopracował go High Evolutionary, jeżeli wiecie, facet kompletnie, który ma fiała na punkcie właśnie ewolucji. I High Evolutionary uważa, że to jest jego takie ostateczne dzieło, chociaż nie stworzył go, ale tylko poprawiał, ale tak czy inaczej jest to takie ostateczne, koniec ewolucji można powiedzieć, coś czego nigdy nie udało mu się więcej powtórzyć. I Adam Warlock, ta taka postać, on generalnie jest bohaterem kosmicznym, bardzo powiązanym z na przykład Soul Gemem, jednym z tych kamieni nieskończoności. Jest również jednym z potężniejszych bohaterów w kosmosie, ale słynie ze swojej takiej delikatnej neutralności i tajemniczości. Nigdy nie mówi do końca o swoich planach. Wielokrotnie stawał po stronie Thanosa, ponieważ uważał, że coś, co Thanos w danej chwili robi, jest na tyle interesujące i niewystarczająco szkodliwe, żeby się mu przeciwstawić. No to jest taki dosyć interesujący typek. Swego czasu pamiętam, kiedy w Annihilation Conquest było powiedziane, jak bardzo jest on doskonałą istotą, ponieważ Ultron uznał, że Adam Warlock jest czymś lepszym niż nieorganiczne życie. Że właśnie organiczne życie, ale zaplanowane, zaprojektowane, udoskonalone według niego jest nawet lepsze niż syntetyczne. I to powiedział sam Ultron, więc można tylko spekulować, jak doskonałym tworem jest właśnie Warlock. Warto przy nim jeszcze tylko wspomnieć, że czeka go taka trochę zgubna przyszłość, ponieważ ma on w końcu przekształcić się w Magusa, szalonego władcę, który chce podbijać świat. Tylko tutaj już zaczyna się zabawa z liniami przyszłości, które on tam odcinał, a potem z powrotem dołączał i tak naprawdę lepiej się w to tak z grubsza nie zagłębiać, chyba że ktoś bardzo, ale to zdecydowanie dłuższa rozmowa. Yondu natomiast pochodzi z rasy Centurian, jeżeli wiecie jak wygląda jego fryzura, jego taka powiedzmy płetwa, irokes na głowie, trochę inny niż to co widzieliście w filmie. Po raz pierwszy widziano go, oczywiście pojawił się w serii Strażników Galaktyki, tej z końca lat 60., początku lat 70., jednak tak jak zawsze mówię z tymi komiksami, no tak trochę je się ciężko czyta. W każdym razie, jeżeli chcielibyście przeczytać coś więcej o Yondu, to nie tak dawno temu ruszyła seria Guardians 3000, mówiąca właśnie o tej grupie. Tam są pewne takie załamania czasu i wszystko jest dosyć taki, w taki kosmiczny sposób pisane, który ja osobiście bardzo lubię, ale tam Yondu jest bardzo fajnie przedstawiony, jest właśnie członkiem tej grupy Guardians of the Galaxy, która walczy z rasą Badun, która opanowała w przyszłości cały wszechświat, inne rasy gdzieś tam się kulą, natomiast ci Strażnicy Galaktyki są takim gwiezdnym, galaktycznym ruchem oporu. Jeżeli chodzi o umiejętności Yondu, poza tym, że jest doskonale wyszkolonym wojownikiem, świetny refleks i no wiadomo, taka perfekcja, można powiedzieć, jaką można sobie wypracować, to jego najważniejszym atutem jest jego broń, a mianowicie łuk i strzały, tylko że w przeciwieństwie do Hawkeye'a, który ma te swoje gadżeciarskie, wybuchowe strzały, Yondu posługuje się strzałami, które za pomocą jego gwizdu, zresztą tak jak widzieliście w filmie, jeżeli oglądaliście Strażników Galaktyki, on tam co prawda miał strzałę, która sama z siebie się unosiła, natomiast w komiksie musi je najpierw wystrzelić z łuku, jednak za pomocą gwizdu może je oczywiście podkręcić, zakręcić, zawrócić i także przywołać z powrotem do siebie. Dostałem też pytanie, czy zrobiłbym Kim Soo co czytać o Speedballu. Ze Speedballem problem polega na tym, że nie było chyba wystarczająco historii i wystarczająco materiału, żeby tak naprawdę coś więcej o tej postaci powiedzieć, no ale ponieważ miałem odpowiedzieć tutaj na wszystkie pytania, to specjalnie zrobię teraz takie ekspresowe Kim Soo co czytać. Zacznę od tego co czytać, bo jest to dosyć proste. Wszystkie New Warriors. Speedball jest absolutnie taką głównym elementem
pojawiał się praktycznie we wszystkich odcinkach New Warriors. Mieliśmy Team Semika, Mega Marvel swego czasu, który bardzo dobrze wspominam z dzieciństwa. Zresztą jest tam świetna relacja między nim a Spider-Manem w drugiej części tego Mega Marvela. Także wszystkie odcinki New Warriors, czy te stare, czy ostatnia seria, która niedawno się skończyła w Marvel Now, tam wszędzie możecie spotkać Speedballa, natomiast w Thunderbolts jeden komiks, Thunderbolts, Wiara w potwory, pojawił się w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Tam Speedball pojawia się pod pseudonimem Penance. No a jak to z nim było? Jako młody chłopak pracował w laboratorium imienia Hammonda, gdzie eksperymentowano nad jakimiś energiami z tajemniczego wymiaru. Do tej pory nie wyjaśniono dokładnie, czym one były. I podobnie jak w genezie Hulka następuje wybuch i Speedball zostaje tutaj tajemniczą energią, tam gamma, tutaj z dziwnego wymiaru napromieniowany. Ona powoduje, że kiedy wchodzi on w jakiś kontakt, na początku był to dosyć delikatny, co go trochę irytowało, ale potem nauczył się, że musi być to coś większego, na przykład kiedy walnie głową w ścianę, uruchamia się jego pole kinetyczne, które zmienia jego wygląd, co więcej, wokół pojawiają się te śmieszne bąbelki, które mu zawsze towarzyszą i Speedball jest, potrafi nie absorbować energię kinetyczną, jednak w trochę inny sposób niż na przykład popularny Sebastian Shaw, wróg X-Menów. Tamten, im bardziej się go uderzyło, tym mocniej oddawał. Speedball natomiast, kiedy się go uderzy, on odlatuje z dodatkową prędkością i na przykład jeżeli potem walnie w mur, to z muru odbije się z jeszcze większą siłą i potem może na przykład odbić się i walnąć z niesamowitą prędkością swojego przeciwnika. Jest to generalnie trochę taka komiczna postać, no bo jego moc, jakby nie patrzeć, polega na głupkowatym odbijaniu się od ścian, ale przy okazji jest dosyć zabawny. Warto tu wspomnieć, że w czasie tego wybuchu na promienie również został narażony kot jednego z pracowników laboratorium, którego potem Speedball za wszelką cenę starał się złapać i przebadać, żeby lepiej zrozumieć swoje moce, a ostatecznie przygarnął kota dla siebie, nazwał go Nils lub Hairball, skoro on jest Speedball, to jego odbijający się kot jest Hairball, który zresztą należał później do grupy Pet Avengers, to jest bardzo fajne komiksy i on, ten kot ma podobne moce do Speedballa. Najważniejszą historią w życiu Speedballa jest wojna domowa, ponieważ jest on pośrednio odpowiedzialny za jej wybuch. Razem ze swoją grupką New Warriors, ponieważ nie byli oni topowymi bohaterami, postanowili kręcić talk show, gdzie jeżdżą po kraju i tam zaczepiają pomniejszych superzłoczyńców. Niestety w Stanford zaczepili Nitro, który akurat jeszcze był wzmocniony tym hormonem wzrostu mutantów. To, co mutanci generalnie biorą, żeby się dopakować, lub zwykli ludzie, żeby mieć moce mutantów. Dochodzi do wybuchu, ginie 612 osób. Speedball to przeżywa, natomiast myśli, że jego moce zginęły. Potem w więzieniu jest torturowany przez poczucie winy, inni go również obwiniają, to, że to zaczął, że te wszystkie osoby zginęły, jest postrzelony w sądzie, do tego dochodzi cała ta terapia, która do niego, no w każdym razie on się w końcu załamuje i jest, przyjmuje nową tożsamość, właśnie penance, czyli pokuta, i zakłada nową zbroję, ponieważ jeszcze przy okazji po postrzale odkrył, że potrafi tą moc kinetyczną nie tylko tak przyjmować, się głupkowato odbijać, ale ból fizyczny powoduje, że potrafi robić z nią najróżniejsze rzeczy. Strzelać potężnymi wiązkami energii, lewitować na niej, tworzyć jakieś wiry mocy kinetycznej. No, dużo, dużo potężniejszy się stał w ten sposób. Jednak to dzieje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy czuje ból fizyczny. To dopiero wyzwala jego moc, dlatego nową zbroję, którą sobie zaprojektował, z 612 kolcami, które wbijają się w jego ciało, które reprezentowały 612 ofiar, które zginęły w Stanford. Co więcej, 60 z tych kolców było jeszcze dodatkowo dłuższych, co reprezentowało 60 dzieci, które zginęły w szkole podstawowej w czasie tego wybuchu, więc Speedball miał tu bardzo masochistyczne zapędy, non stop się kaleczył, non stop te kolce go raniły, nawet mówił, że gdyby tylko mógł, to nosiłby tą zbroję cały czas, chociaż mu nie pozwalano. Dołączył w ten sposób też do grupy Thunderbolts Normana Osborna jako pracownik rządowy, szukał, współpracował z tymi niby chcącymi się odkupić z złoczyńcami, bo no on uważał, że musi odpokutować, musi cały czas, on walił głową w ścianę, robił sobie najróżniejsze krzywdy, wielokrotnie również na misjach Thunderboltsów też się załamywał, taka dosyć tragiczna postać.
W końcu jednak udało się namówić, kiedy już zrezygnował z Thunderbolts, wiedział, do czego Norman Osborn doprowadza, wręcz zdradził Thunderbolts, żeby pomóc Avengersom, tym ukrywającym się. W każdym razie w końcu został namówiony do tego, żeby po trochu próbować nauczać młodsze pokolenie w Avengers Academy. Oczywiście nie mógł się tam pojawić jako Penance, więc założył na powrót swój kostium, znaczy on sobie go odpalił, ten kostium Speedballa. W każdym razie teoretycznie wrócił do swojej starej persony, jednak jak się okazało, niestety dalej tnie się żyletkami, żeby wyzwalać w sobie tą moc, żeby ją zbierać, ponieważ jest ona dużo przydatniejsza niż tylko odbijanie się. Kiedy Hank Pym odkrył, że Speedball to robi, zaproponował, że poszuka innego sposobu, żeby on miał dostęp do tej mocy, żeby Speedball oczywiście już się nie ciął. Speedball od tej pory trochę się rozchmurzył, stał się znowu trochę bardziej zabawnym gościem, a także razem ze swoim przyjacielem Vansem Astrowikiem, pseudonim Justice, pojechali odtworzyć New Warriors, zresztą o tym możecie poczytać w tych komiksach najnowszych New Warriors. W każdym razie również widać tam, że ta persona Penance nie do końca zniknęła i gdzieś pod spodem Speedball dalej ma te takie bardzo ponure myśli i pomimo tego, że na co dzień jest znowu uśmiechniętym, błaznym pajacem, który ze wszystkiego żartuje, to gdzieś tam w środku wydaje się, że jest to tylko maska i niestety całe to poczucie winy, to wszystko, co miał na sobie, mu nigdy nie przeszło. Ostatnie pytanie podzielone na trzy części. Pierwsza, jakie według mnie są najlepsze eventy Marvela? Wielokrotnie mówiłem, moja absolutnie ulubiona kosmiczna saga Annihilation, Annihilation Conquest, War of Kings, Realm of Kings, Thanos Imperatif, czytane w jednym ciągu. Uważam za absolutny majstersztyk tego, co Marvel kiedykolwiek wykonał. Niezłe było nawet z Marvel Now Infinity, ze starszych eventów, w miarę lubiłem Onslaught Sagę, chociaż z tymi starszymi eventami to jest tak, że tak jak mówiłem, zawsze trochę dziwnie się to czytało. Lubiłem chociażby Maximum Carnage, który pojawiał się jeszcze w Polsce. Ciekawy był dosyć Infinity Gauntlet, ale bardzo mi ciężko porównywać stare eventy z nowymi. Tak zupełnie są inaczej pisane, zupełnie inaczej tworzone. Civil War oczywiście uważam za świetny event z nowszych. Axis było niezłe. Natomiast absolutnie najgorszy to jest Age of Ultron. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie dlaczego, zrobiłem cały filmik, na czym będzie bazował film Age of Ultron i tam również powiedziałem właśnie dokładnie o samej sadze. Za dużo gmatwań czasowych, za dużo tego wszystkiego. Ten cały event związany z dziećmi Archangela, też nie przypadł mi do gustu. Ogólnie wiele niestety X-Menowych było często zbyt zakręconych, chociaż zdarzały się tam też perełki. No i ostatnie pytanie, co sądzę o komiksach z lat 60. i 70., poza faktem, że mam do nich sentyment, bo w Polsce dostawaliśmy je przetłumaczone, znaczy bardziej już te z lat 80., na pewno są w jakiś sposób ważne, ale szczerze mówiąc, gdybym miał wybór, czy je dzisiaj czytać, czy komuś polecić, to bym po prostu tego nie robił, bo są już napisane w tak przestarzały sposób. Jeszcze w 70-tych latach zdarzy się kilka perełek i kilka takich autorów, którzy wyprzedzali trochę swoje czasy. W 60-tych jednak zdecydowanie gorzej. No i naprawdę dzisiaj to się bardzo ciężko czyta, naprawdę, tak jak bardzo często o tym mówię, nie polecam raczej nikomu tam sięgać, chyba że lubicie ten styl postaci, które przedstawiają się, opisują każdy swój atak, opisują każdy swój unik i jest tam więcej tekstu, tego, który opisuje, co dzieje się na danym obrazku, niż jako takiej fabuły. Uważam, że komiksy znacznie wydoroślały, dzisiaj są znacznie lepsze, dużo przystępniejsze, dużo lepiej je się czyta. Zresztą tak jak czasy tego wymagały, dzisiejsze serie, szczególnie te od połowy lat 90. zaczęły mocno iść do przodu. Chociaż tak jak mówię, jest cała masa perełek wcześniej, ale są to raczej pojedyncze komiksy lub pojedyncze serie. To wszystkie pytania, które zebrałem, które nadesłaliście mi do tej tysięcznej subskrypcji. Jeszcze raz dzięki Wam za to, że do tego mogło dojść, że ten kanał tak się rozwinął. Obiecuję, że dalej będę próbował go rozwijać. No i przede wszystkim mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z odpowiedzi, które tu udzieliłem. Jeżeli macie pytania co do czegokolwiek innego, to oczywiście zawsze piszcie. Będę Wam albo na to odpisywał, jak robiłem do tej pory, albo przy większej ilości robił kolejne odcinki poczty. Jak wspomniałem na początku, najfajniejsze jest właśnie to, kiedy możemy rozmawiać o Marvelu, kiedy możemy się wymieniać opiniami, a nie tylko kiedy ja cały czas mówię, bo dyskusja jest zawsze znacznie ciekawsza niż monolog, prawda? Do następnego razu. Cześć.